Marchewka. Gdzie ją kładłem? O!
drzewo. A Godot powiedział, że będzie czekać przy drzewie. To jest drzewo? Jakieś takie niepodobne. No a widzisz tu jakieś inne? No niby nie, ale czy to na pewno jest drzewo? Wygląda raczej na krzak. Nie, no to jest krzew. To jest krzak. Jest przecież mniejszy. Nie, to jest krzew. Nie widzisz, że to jest rozszczepiste? Tylko, że to nie wygląda rozszczepiście. Jak to ci nie wygląda rozszczepiście? No spójrz tam. No dobra. Idziemy. Miał tu być. No ale powiedział, nie powiedział, że przyjdzie na pewno. O, a jeśli nie przyjdzie? To jutro znowu przyjdziemy. A potem pojutrze? Możliwe. I tak w kółko? Znaczy... Aż przyjdzie, albo nie przyjdzie? Przyjdzie! Przyjdzie! Nie przyjdzie! Przyjdzie! Nie przyjdzie! Przyjdzie! Nie przyjdzie! Przyjdzie! Nie przyjdzie! Przyjdzie! Thank you.
Elize! Kapelusz! Czekaj, pomogę ci. Zostaw! Dlaczego? Mam go przynieść sam! Ale dlaczego? Bo ja tak chcę! Thank you.
koszmaru pewien tobie. Przecież wiesz, że tego nie znoszę. Odchodzę. Co? Odchodzę. Nie, zostań. Głodny jestem. Mama. Co tam? Kim jesteś? Czego chcesz? Zbliż się! No zbliż się! Zbliż się, jak się do ciebie mówi! O co chodzi? Dlaczego przychodzisz tak późno? Wiesz, która jest godzina? To nie moja wina, proszę pana. A czyja? Może moja? Bałem się, proszę pana. Czego się bałeś? Nas? Odpowiadaj! Bata się bałeś? Tak, proszę pana. Wrzasku? Tak, proszę pana. Tamtych dwóch panów. Tak, proszę pana. Znasz ich? Nie, proszę pana. A tutejszy jesteś? Tak, proszę pana. To wszystko kłamstwa. Prawdę na powiedz! Mówię prawdę, proszę pana. Zostaw go w spokoju. Co się z tobą dzieje? Co się z tobą dzieje? A więc? Pan Godot... Godot powiedział mi, żebym powiedział panu, że dziś wieczór nie przyjdzie. Ale na pewno przyjdzie jutro. To wszystko? Tak, proszę pana. W porządku. Idź. Zaczekaj. Pracujesz dla pana Godota? Tak, proszę pana. A dobry jest dla ciebie? Tak, proszę pana. A co on robi? Dogląda obiad, proszę pana. Jesteś szczęśliwy? Słyszysz, co mówię? Tak, proszę pana. A więc? Nie wiesz, czy jesteś szczęśliwy, czy nie? Proszę pana. Zaraz. Tak sobie. Tylko my. W porządku. Możesz odejść. Proszę pana, co mam powiedzieć panu Godotowi? Powiedz mu, że się nas widział.